teraz żeś tego hrabiego wymyślił? Aż dziwne, że na trzeźwo. Geralt, ty możesz potwierdzić. Przecież zawsze mówiłem, że jestem hrabią. Zgadza się. Zawsze mówiłeś. Tylko nikt tego nigdy nie sprawdził. A co cię tak nagle naszło z tym hrabiowaniem? Kiedy wreszcie wyjedziemy z tej zabitej dechami dziury, będę w końcu musiał upomnieć się o należne mi ziemie i tytuły. I co zrobisz z tymi ziemiami i tytułami? No wezmę w posiadanie. No jest też oczywiście sprawa progenitury. A co? Masz już na oku jakąś godną kandydatkę? Drogi druhu, moje serce należy wszak do jednej, jedynej Priscilli, zwanej Cyraneczką. Serce to i może, ale reszta na to mi... A wypraszam sobie tę insynuację. Przypominam ci, że rozmawiasz z hrabią. Niech hrabia się nie unosi, tylko powie, co słychać u Lubej. Dochodzi do siebie. Nawet zaczyna śpiewać. Ma teraz trochę niższy głos, chropawy, ale to nawet do niej bardziej pasuje. Dzięki, że nam wtedy pomogłeś. To wiele dla mnie znaczy. Naprawdę. Od czego ma się przyjaciół? Pozdrów ją ode mnie. Pozdrowie, pozdrowie, nie bój się. Ucałuję nawet. Niech hrabia się nie unosi, tylko powie, co słychać u Lubej. Dochodzi do siebie. Dziękuję. Dochodzi? Nie rozumiem. No tak. Ty przecież nie słyszałeś. Ktoś ją napadł. Wtedy, jak też byłeś w mieście, była ranna. Poważnie. Ale jak mówię, jest coraz lepiej. Wznowiła już nawet występy. Bogom niech będą dzięki. Pozdrów ją ode mnie. Pozdrowie, pozdrowie. Nie bój się. Ucałuję nawet.